Witam, kochani, was wszystkich bardzo serdecznie. Tych, których jeszcze dochodzą i tych, którzy już są gotowi na nabożeństwo, gotowi do uwielbienia naszego Pana, gotowi na to, aby słuchać słowa. I może chciałbym was prosić o powstanie, chciałbym przeczytać pewien fragment Bożego Słowa, który zapisany jest w 9 rozdziale Ewangelii Łukasza. Chcę przeczytać wersety, które są właśnie w 9 rozdziale od 18 do 31. I stało się, gdy modlił się na osobności, mowa jest o Panu Jezusie, że byli razem z Nim uczniowie i zapytał ich tymi słowy: za kogo mają mnie ludzie? A oni odpowiadając rzekli: za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, inni jeszcze za jednego z dawnych proroków, który z martwych wstał. I rzekł do nich: a wy za kogo mnie macie? A Piotr odpowiedział mówiąc: za Chrystusa, Syna Bożego. I dziś również to pierwsze pytanie chcę postawić sobie i każdemu z nas. A ty za kogo go masz? Za kogo go uważasz? Za kogo masz Jezusa Chrystusa? Niech każdy odpowie w szczerości serca przed Bogiem, w jaki sposób traktujesz Chrystusa, kim jest. Czytamy dalej. A On zgromił ich i zakazał im mówić o tym komukolwiek, powiadając: Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, musi być odrzucony przez starszych i arcykapłanów, uczonych w piśmie, i musi być zabity, a dnia trzeciego wskrzeszony. I powiedział do wszystkich: jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Kto bowiem chce zachować duszę swoją, straci ją. Kto zaś straci duszę swoją dla mnie, ten ją zachowa. Bo cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, jeśli siebie samego zatracił lub szkodę poniesie? Kto bowiem wstydzi się mnie i moich słów, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale swojej i Ojca, i aniołów świętych. Powiadam zaś wam prawdziwie: niektórzy z obecnych tutaj nie zaznają śmierci, aż ujrzą Królestwo Boże. A mniej więcej w 8 dni po tych mowach zabrał z sobą Piotra, Jana, Jakuba i wszedł na górę, aby się modlić. A gdy się modlił, wygląd oblicza jego odmienił się, a szata jego stała się biała i lśniąca. I oto dwaj mężowie rozmawiali z nim, a byli to Mojżesz i Eliasz, którzy ukazali się w chwale i mówili o jego zgonie, który miał nastąpić w Jerozolimie. Pan Jezus Chrystus, pytając swoich uczniów, za kogo go uważają, słyszy wiele odpowiedzi. Myślę, że my dziś jako zbór zgromadzeni jesteśmy tutaj i na to pytanie odpowiadamy jednym głosem. Mam nadzieję, że nie ma nikogo pośród nas, kto Jezusa Chrystusa uważałby tylko za jakąś postać historyczną, ale wierzę, że każdy z nas w swoim sercu może wyznać i również swoimi ustami, że Jezus Chrystus jest jedynym odkupicielem, jest jedynym Zbawicielem, że jest Bożym Synem. Pan Jezus w swoich mowach również mówił o tym, że każdy, kto chce iść za Nim, musi stać się Jego naśladowcą, biorąc swój krzyż codziennie.
zmagania, doświadczenia, próby brać na swoje ramiona, zapierać się samego siebie po to, aby Chrystus uwielbiony był w moim życiu, w Twoim życiu. Czytamy, że po tych mowach razem ze swoimi trzema uczniami poszedłby się modlić. I tam coś niezwykłego się dokonało. Ale chcę szczególnie i w dzisiejszym dniu, w obliczu tego, że przystępować będziemy do stołu, aby pić wino, jeść chleb, chciałbym zwrócić naszą uwagę na to, co zostało tutaj powiedziane, szczególnie w 31 wersecie. Kiedy Mojżesz z Eliaszem rozmawiają o śmierci Chrystusa, rozmawiają o Jego zgonie. Słowo, które jest tutaj użyte, słowo zgon, w języku greckim to słowo exodos, to znaczy wyjście. Tak to słowo znaczy śmierć, znaczy zgon, ale też znaczy wyjście. Jezus Chrystus, drodzy, drogie siostry, drodzy bracia, Jezus Chrystus, wisząc na krzyżu i umierając, stał się naszym eksodusem, stał się naszym wyjściem. Wyjściem z naszego grzechu, wyjściem z naszej niewoli. To On stał się drogą do naszej wolności. Mam nadzieję, że nikt nie myśli tutaj inaczej. I że jeśli przyszliśmy dzisiaj na to nabożeństwo, to naszym głównym celem i zamiarem jest Jezusowi Chrystusowi podziękować i oddać Mu chwałę. Amen. Jesteś w swoim sercu rozradowany, przepełniony tą chwałą, uwielbieniem dla Zbawiciela, dla Syna Bożego. Możemy sobie wyobrażać różne rzeczy o nabożeństwie, ale myślę, że przede wszystkim to jest czas i miejsce, gdzie stajemy przed Królem Królów i Panem Panów. Będziemy Go teraz uwielbiać. Bardzo proszę Marka, jego grupę, aby prowadzili nas w uwielbieniu Jezusa Chrystusa. A my, abyśmy przepełnieni radością rozmyślali nad tym, który dla naszego zbawienia dał się ukrzyżować. Panie Jezu, chcemy Ci bardzo podziękować za ten nowy dzień, za to, że jest to dzień Twojej łaski, jest to dzień Twojej miłości, za to, że jest to dzień, w którym my żyjemy, dzień, w którym możemy przypominać sobie po raz kolejny, przypominać Twoją śmierć, przypominać Twoją mękę. Chcemy Ci podziękować za to, że to przez Ciebie i w Tobie jest nasze wybawienie, jest nasze ocalenie. Panie, już na początku tego nabożeństwa chcemy, abyś był w centrum naszej uwagi, abyś Ty sam, Zbawicielu, był w centrum naszej uwagi. Dlatego prosimy Cię, Jezu, aby każda też nasza myśl poddana była w posłuszeństwo Tobie. Również w tym czasie, którym teraz chcemy uwielbić Ciebie. Amen.
godzinie wiary. Godzien jesteś, Panie, aby uczcić się z całego serca, z całej myśli, z całej siły swojej. O Panie nasz, Twoje dzieło na krzyżu było tak niezwykłe, że nie sposób wyrazić to naszymi słowami. Boże, I czekam. Nie wiem, może trochę.
sprawiedliwość względem was, bo nie chcę, aby ktokolwiek zginął, lecz chcę, aby wszyscy przyszli do pamiętania. A dzień pański nadejdzie jak młodzień, że niebiosa z trzaskiem przeminą, a że biały rozkwialone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Drogie siostry, bracia, chcemy też modlić się. Zostały wniesione pewne potrzeby, modlitwę. Prorok Micheasz powiada takie słowo w 7 rozdziale, w 7 wersecie. Lecz ja będę wypatrywał Pana, będę wyczekiwał Boga mojego zbawienia. Lecz ja będę wypatrywał Pana. Właśnie w miejscu, w którym dzisiaj jestem, w sytuacji, w której dzisiaj jestem, będę wypatrywał Pana. Będę wyczekiwał Boga mojego zbawienia. A mój Bóg, co jest napisane? Mnie wysłucha. Jeśli my okażemy tą chęć, to pragnienie, żeby czekać na Pana, wyczekiwać Jego przyjścia, wyczekiwać Jego obecności w naszym życiu, On nas wysłucha. Kochani, chciałbym bardzo króciutko przypomnieć pewne myśli przed wieczerzą. Myśli, które też związane są z Paschą. Wierzę, że Pascha to taki prototyp tego, co miało nadejść. I chciałbym, abyśmy tak zupełnie pokrótce pewnym myślom się przyjrzeli. Chciałbym zwrócić naszą uwagę na 4 wymiary Paschy i przenieść je na to nasze podwórko, że tak powiem, przenieść je na to, co dziś również i my chcemy czynić. Po pierwsze, ci, którzy spożywać mieli Paschę, którzy zasiadali do stołu, po pierwsze mieli spojrzeć w przeszłość. Wszyscy doskonale pamiętamy, kiedy już w Egipcie miała nadejść ta ostatnia plaga, jak Bóg zarządził, aby każda rodzina przygotowała sobie jagnię, owieczkę i później po zabiciu krwią tej owcy mieli pomazać odrzwia, po to, aby anioł śmierci, który przechodził ulicami Egiptu, aby to był dla niego znak, że to miejsce należy ominąć. I wiemy, że podczas gdy już później Żydzi mieli obchodzić to święto, właśnie tą pierwszą rzeczą było, aby mieli spojrzeć w przeszłość. Mieli opowiadać o tym, skąd zostali wyprowadzeni. Że będąc niewolnikami w Egipcie, Bóg zesłał im wybawienie i darował im nowy rozdział, darował im wolność. Co to dziś może dla nas oznaczać? Myślę, że każdy z nas doskonale wie. Kto w swoim życiu spotkał na swojej drodze Jezusa Chrystusa, Zbawiciela, Odkupiciela i Bożego Syna, wie, co to znaczy spojrzeć w przeszłość. I później chciałbym, kiedy powstaniemy, abyśmy po kolei te 4 czynności wykonali. Abyśmy spojrzeli w naszą przeszłość. Nie po to, aby coś rozdrapywać, ale po to, aby Bogu z wdzięcznością podziękować za to, że wyrwał nas z grzechu, z mocy ciemności i przeniósł do swojego cudownego świata, królestwa, królestwa światłości. Kochani, czy jest za co dziękować? Czy jest za co dziękować, że byliśmy w niewoli, nasze ręce były spętane, nasze nogi? W zasadzie nie mieliśmy za wiele do powiedzenia. Ale w momencie, kiedy na naszej drodze stanął Jezus Chrystus, od tego momentu uczynił nas wolnymi. Jest za co dziękować. Po drugie, z Paschą było związane również wezwanie wgląd samego siebie. Wgląd w swoje serce, w swoje życie, po to, aby dokonać oczyszczenia.
i zazwyczaj głowa domu dokonywała takiego właśnie określonego rytuału. Gospodarz miał brać w swoje ręce, w jedną rękę światło, w drugą szczypce i dokładnie przeszukać cały swój dom. Jeśli znalazł tam choć odrobinę kwasu, miał ten kwas wziąć i wynieść. Co może to oznaczyć dla nas? Kiedy my przeżywamy naszą nowotestamentową Paschę, wieczerzę, kiedy stajemy, aby sięgać po chleb i wino, abyśmy i my również wejrzeli w serca swoje i jeśli jest tam chociaż odrobina kwasu. Nie musimy brać żadnych szczypiec, żadnych narzędzi. Wystarczy, że w pokorze i w uniżeniu wyznamy to Panu Jezusowi tu i teraz. I wszystko doznaje natychmiast oczyszczenia. A więc to jest ta druga rzecz, na którą chciałbym zwrócić naszą uwagę. Po trzecie, podczas Paschy każdy Żyd był wezwany do tego, by rozejrzeć się wokoło siebie. Również apostoł Paweł o tym mówi. Kiedy czytamy o Wieczerzy Pańskiej, mówi: rozejrzyjcie się, czy kogoś tutaj spośród was nie brakuje. Każdy Żyd był wezwany do tego, aby właśnie wokół siebie się rozejrzeć. Ta uroczystość, którą przeżywali, nie była sprawą prywatną każdego z osobna. Jest to niesamowite, to mnie cieszy, że to święto było świętem rodzinnym. Świętem, w którym każdy miał swoje zadanie. Nawet najmłodsze dziecko, które w określonym momencie miało zadać pytanie: co ten obrzęd dla nas znaczy? I po trzecie, to, co chciałbym, abyśmy dzisiaj też uczynili, żebyśmy mogli stanąć całymi rodzinami. Mam nadzieję, że to nie zakłóci w żaden sposób przeżywaniu i czy tutaj może technicznym sprawom, roznoszeniu wieczerzy, ale żebyśmy spróbowali stanąć całymi rodzinami. I może, żeby tato, a może dziadek pochylił się nad swoimi dziećmi, nad swoimi synami, córkami i powiedział w jednym czy w dwóch zdaniach: słuchaj, będziemy przeżywać teraz wieczerzę. Chcę ci powiedzieć, dlaczego to robimy. Dlatego, że Jezus Chrystus w naszym życiu jest najważniejszy. Dlatego, że Jezus Chrystus nas ocalił. Kto jak kto, ale niech nasze dzieci dowiadują się o tym od nas samych. A więc to jest ta trzecia rzecz, którą chciałbym, abyśmy uczynili. Również po czwarte, każdy Żyd, który spoglądał w przeszłość, spoglądał w samego siebie, rozglądał się i patrzył na swoje dzieci, na swoją rodzinę. Każdy Żyd po czwarte miał spojrzeć w przyszłość. Dlatego, że oni przez cały czas oczekują nadejścia Mesjasza. I wiedzą, że przyszłość zwiastuje coś dobrego. W momencie przyjścia Mesjasza kończy się to, co złe. Ale my wiemy, że Mesjasz już przyszedł. I patrząc w przyszłość, patrzmy na ten dzień, w którym On przyjdzie powtórnie. Bo dla nas też skończy się wszystko, co złe. Patrząc w ten wspaniały dzień, nie wiem, czy będzie to dzień, może to będzie noc, ale patrząc w przyszłość, wiem, że mój Pan, Jezus Chrystus, mój Zbawiciel, mój Odkupiciel, pojawi się na obłokach po to, aby pochwycić cały swój Kościół, aby zabrać z tej ziemi swoje dzieci. Siostro, bracie, czy tego oczekujemy? Oczekujesz tego dnia? Czy robi ci się ciepło na sercu, kiedy o tym myślisz? Nie dlatego, że skończy się to, co złe, ale dlatego, że będziemy już na wieki z Nim.
A więc proszę was teraz o powstanie. Proszę też tutaj braci, którzy usługiwać, a może jeszcze nie, może jeszcze nie. Tak jak powiedziałem, spróbujmy stanąć rodzinami. Ja wiem, jesteśmy ogólnie wszyscy razem jedną wielką rodziną i stoimy tutaj w jednej wielkiej rodzinie. Ale ta wielka rodzina złożona jest również z tych małych komórek, mniejszych komórek, z naszych rodzin, tych fizycznych, tych cielesnych. Chciałbym, żebyście mogli tu teraz stanąć i zobaczyć ten piękny, wspaniały widok. Jest to naprawdę wzruszające. Bogu dzięki za nasze rodziny. Ale wiecie, być może nie masz tutaj w pobliżu swojej rodziny. Może gdzieś wyjechali, może są gdzieś bardzo daleko. Ale wierzę, że duchowo możesz się teraz o nich modlić. A może po prostu nie ma ich tutaj z powodu tego, że jeszcze swojego życia nie oddali Panu Jezusowi. To jest też teraz dobry moment, aby się o nich modlić. Aby w końcu nadszedł ten dzień, kiedy razem wszyscy przystąpimy do stołu Pańskiego. Spędźmy chwilkę czasu, każdy z nas, spoglądając w przeszłość i dziękując Bogu za to, z czego nas przeprowadził. Niech nikt nie będzie obojętny. Tutaj nie potrzeba naszych zatwardziałych serc i obojętnych serc. Módlmy się, niech wzniesie się szum modlitwy. Halleluja. Chcemy też wejrzeć w serca swoje. Jeśli jest tam coś, co nie daje ci pokoju, spokoju, wyznaj to Panu właśnie teraz. Nie ma grzechów większych, mniejszych. Jest grzech, który oddziela nas od Boga. Jeśli jest coś takiego, wyznaj to teraz Panu. Halleluja. Chcemy Ci podziękować, Panie Jezu, za to, że oczyszczenie naszych serc odbywa się w mgnieniu oka. Że oczyszczenie naszych serc dziś jest tak samo realne, jak każdego poprzedniego dnia. Dziękujemy Ci, Panie, że obmywasz teraz nas. Przebaczasz nam nasze grzechy i winy. Badaj nas, poznaj. Dzięki Ci, Panie. Halleluja. A teraz
Nachylmy się do swoich dzieci i powiedzmy im. Powiedzmy im, co czynimy. Dlaczego to czynimy? Jeśli nie masz jeszcze dzieci, to nachyl się do swojej żony. A jak nie ma żony, to mów do siebie samego. Czynię to dlatego, że Jezus jest moim Zbawicielem i że chcę mieć udział z Nim. I chcę czynić to na pamiątkę. Halleluja. Czy już wasze dzieci wiedzą, dlaczego dziś będziemy spożywać wieczerzę? Niektóre już spożywają wieczerzę. A teraz chciałbym, żebyśmy jeszcze podziękowali Panu za przygotowany dzień Jego przyjścia. Panie Jezu, dziękujemy Ci. Ojcze, Tobie dziękujemy za to, że Ty wyznaczyłeś moment przyjścia swojego Syna na ziemię. Dziękujemy Ci, Ojcze, że wyznaczyłeś tę wspaniałą chwilę, ten moment. I chcemy Ci powiedzieć, że wyczekujemy tego dniem i nocą. Panie, wiemy, że niekiedy może zbyt zajęci i zbyt mało, ale chcemy się poprawić i chcemy wyczekiwać Twojego przyjścia, Twojego nadejścia. Panie Jezu, chcemy wyczekiwać Twojego wybawienia, Twojego Kościoła. Dziękujemy Ci, że dziś stając wobec stołu Twojego możemy patrzeć w przyszłość i możemy mieć nadzieję, że w tej przyszłości jest nasza nadzieja. Nadzieja na wieczne życie. Nadzieja na życie z Tobą. Na życie w radości i miłości. Na życie w obecności naszego Wybawiciela, naszego Ojca i Ducha Świętego. Panie, chcemy Ci bardzo za to podziękować. A teraz, Panie Boże, chcemy z radością przystąpić do stołu, aby spożyć chleb i wino. Siostry i bracia, tak stójmy. Stójmy tak, stojąc w naszych rodzinach. Braci, którzy będą roznosić, bardzo proszę, abyście podeszli tutaj. Przeczytamy należyte słowo zapisane w pierwszym liście Pawła do Koryntian w rozdziale 11. Ja często, gdy modlę się wieczorem z chłopcami, z żoną, modlę się i dziękuję Bogu. Panie, dziękuję Ci, że dzisiejszego wieczora nikogo z nas tu nie zabrakło. Że wszyscy żyjemy. Dzięki Panu za to. Albowiem ja przejąłem od Pana to, co Wam przekazałem, że Pan Jezus z tej nocy, której był wydany, wziął chleb. A podziękowawszy, złamał i rzekł: bierzcie, bierzcie, jedzcie. To jest ciało moje za was wydane, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, to czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Przeto ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije. Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny je i pije. Drodzy, mam nadzieję, że dzisiaj wszyscy w tej wieczerzy weźmiemy udział. Ale jeśli Twoje serce nadal jest jeszcze nie jest wolne, nie sięgaj po chleb i nie sięgaj po wino. Stój w bojaźni przed Bogiem ze względu na to, co jest napisane w Bożym Słowie. Ale jeśli tylko masz pokój, jesteś wolny w swoim sercu, czyń to z radością. I niech nic nie zamyka Twoich ust, aby Bogu za to dziękować.
Drogi Ojcze, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa pragnę Ci podziękować za tą wspaniałą chwilę, jaką nam darowałeś z łaski swojej. Dziękujemy Ci, że możemy na nowo wspominać śmierć naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty, gdzie Jego ciało zostało przybite za nasze grzechy, gdzie Jego krew przelewała się za nasze grzechy. Dziękujemy Ci, Panie. I tak prosimy Cię, prowadź nas każdego dnia. Daj nam pełnię mocy Ducha Świętego, abyśmy we wszystkim mogli naśladować Ciebie, chodzić w mocy Twojego Ducha Świętego i radować się ze społeczności z Tobą. Panie, ja błogosławię moje siostry, moich braci, którzy w tej chwili będą mieć tą społeczność, Panie, a moich braci, którzy będą wraz ze mną roznosić, Panie, i chleb, i wino. Błogosławię w imieniu Twoim. Amen. Drogi Ojcze Niebieski, dziękujemy Ci za dar Twojego Syna Jezusa Chrystusa i za Jego ofiarę tam na krzyżu, którą dokonał wiele lat temu. Dziękuję Ci, Panie, za to, że dobrowolnie oddałeś samego siebie, za każdą kroplę Twojej krwi, która tam płynęła po krzyżu. Dziękuję Ci, Panie, za to, że my możemy teraz mieć udział w tym zbawieniu, że możemy być wolni, że Twoja święta krew obmywa każdą winę, każde przewinienie z naszego serca. Dziękuję Ci, Panie, za to, że możemy mieć wolny dostęp do tronu Twojej łaski. Dziękuję Ci, Panie, za każdą siostrę, każdego brata, który jest tutaj na tym miejscu. Panie, niech ta pamiątka, którą dzisiaj obchodzimy, będzie błogosławieństwem dla każdego z nas, dla naszych rodzin, dla naszych bliskich. Panie, my uwielbiamy i wywyższamy Ciebie za to dzieło, które dokonałeś tam na krzyżu. Chcemy, Panie, z godnością przystąpić do Twojego stołu i chcemy radować się Twoją obecnością, chcemy radować się tym, co dla nas uczyniłeś. Niech Twoje święte imię będzie na tym miejscu dzisiaj uwielbione. Amen. Wszedłeś w moje ciemności, dałeś mi wzrok, abym mógł widzieć Twą twarz i spojrzenie miłości, w którym rozstawiasz mój strach. Jestem tu, by wielbić, by oddawać chwałę. Jestem tu, by wielbić, by oddawać chwałę.
tak, Panie Jezu, chwała Tobie. Dobrze jest, Panie Jezu, przebywać przy Twoim stole, karmić się tym wszystkim, co dajesz na ten stół. Modlę się, Panie, aby Twój pokój, Twoja łaska, Twoje miłosierdzie spływały na cały zbór. Aby Twój pokój spływał na każde małżeństwo. Aby Twój pokój spływał na każdą rodzinę. Na nasze nastolatki, na naszą młodzież, nasze dzieci, na nasze niemowlęta. Niech spoczywa Twój pokój na sercu każdego, Panie. Uwielbiamy Cię. Uwielbiamy Cię, Jezu. Uwielbiamy Cię, Panie. Błogosławione niech jest Twoje imię pośród nas. Chwała Ci, Panie. Halleluja. Cieszę się, że mogę być już trzeci rok pod rząd tutaj u Was, na Waszym terenie, na Waszym miejscu zamieszkania i możemy prowadzić ewangelizację. W tym roku było trochę spokojniej, jak przez ostatnie dwa lata, ale był to naprawdę cenny i wartościowy czas dla nas. Przeczytam może taki werset na początek. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. I faktycznie obserwując to, jak dzisiaj głosi się Ewangelię, jest coraz trudniej, gdyż właściwie każdy człowiek, którego dane jest nam spotkać na takich ewangelizacjach, jest już bardzo świadomy, bardzo wyedukowany i właściwie wie wszystko, więc to, z czym my przechodzimy do ludzi, czy są to takie ewangelizacje jak tutaj uliczne, czy są to ewangelizacje w zakładach karnych, dzisiaj już nie robią na ludziach właściwie żadnego wrażenia, gdyż ludzie wszystko wiedzą, wszystko widzą, sprawdzają sobie w internecie, w telewizji, wszystko to jest. I faktycznie, tak jak mówi ten werset, albowiem mowa o krzyżu dla jednych jest mocą ku zbawieniu, a dla drugich jest mową ku śmierci. I faktycznie mogliśmy to obserwować, będąc tutaj, szczególnie w Ustroniu, tutaj w waszym mieście. Byliśmy w piątek w rynku o 16:00. Było kilku z was, ale tak patrzę po twarzach, że chyba nie wszyscy byli na tej ewangelizacji. Powiem, że ja technicznie stoję, że tak powiem, na scenie, gramy, składamy świadectwa i nie mamy dużej możliwości, aby rozmawiać z ludźmi, dlatego jeżeli jest ewangelizacja, fajnie jak przechodzą ludzie ze zboru, bo my po prostu nie możemy iść do tych, którzy gdzieś tam siedzą po bokach i z nimi po prostu rozmawiać. Nie mamy takiej technicznej możliwości, ale wiem, że było kilka osób od was i z tego, co zdążyłem się już dowiedzieć, były to właśnie takie rozmowy bardzo kontrowersyjne. To znaczy, że ci, którzy słuchali
byli na tych ewangelizacjach, byli poruszeni albo w jedną stronę, że przyjmowali to, co było zwiastowane, albo byli poruszeni w drugą stronę, że wręcz zaprzeczali, gdzieś tam wyzywali, były jakieś dyskusje. Szczególnie tutaj w Ustroniu. Tak było w piątek, że było dużo takich rozmów, było kilka modlitw i był to naprawdę fajny czas tutaj w Ustroniu, bo widzieliśmy, że to słowo, które było zwiastowane, ono nie zostało obojętne, że ci, którzy byli na tym spotkaniu w rynku tutaj w Ustroniu, naprzeciwko Urzędu Miasta, nie byli obojętni na to, co było zwiastowane. Wczoraj byliśmy we Wiśle i w Skoczowie i wydaje mi się, że czas był bardzo podobny, że to, co było zwiastowane, dotykało się ludzi albo wręcz tak, że mocno się sprzeciwiali, albo przyjmowali, pytali się, dlaczego tak. Wiem, że jest tutaj osoba, która wczoraj była w Skoczowie. Będziemy chcieli pomodlić za tą osobę, aby wytrwała swoje decyzje, bo ta osoba podjęła decyzję odnośnie swojego życia. I cieszę się, że to słowo dotykało się ludzi, którzy byli i we Wiśle, i w Skoczowie. We Wiśle mieliśmy, można powiedzieć, taki trudny teren ze względu na miejsce, w którym była ta ewangelizacja, ale czas był naprawdę owocny. Także dziękuję wszystkim wam, którzy modliliście się i zachęcam, bo wiem, że prawdopodobnie nie tylko my tutaj robimy jakieś ewangelizacje, tylko przez cały rok macie mnóstwo takich wydarzeń, ale zachęcam, jeżeli są takie wydarzenia, abyście przychodzili, bo nie jest to prywatna sprawa jakiejś tam jednej osoby, ale jest to sprawa całego Kościoła i ci, którzy zwiastują, tak jak mówię, nie mają często tej technicznej możliwości, żeby iść w tłum i na bieżąco usługiwać też ludziom, tłumaczyć albo odpowiadać na pytania, a te pytania są czasami naprawdę bardzo trudne, ale także i głębokie. Także dziękuję wam wszystkim. Jak widzicie, dzisiaj jesteśmy tutaj w trochę innym składzie. Piotka Stępniaka z nami nie ma, jest w Warszawie. Wczoraj prowadził także ewangelizację pod Warszawą. Część z nas pojechała także do Wisły na nową osadę do zboru. Tam dzielą się świadectwami. Chcielibyśmy, aby jeszcze jedna osoba, nowa osoba, która z nami jeździ, pochwalić się mogę, że ta osoba nowa, która z nami jeździ, 7 dni temu, w tamtą sobotę została moją żoną, to Daria. Także teraz prosiłbym, aby Daria złożyła świadectwo, a potem, jak jeszcze zostanie czas, jeżeli zmieścimy się w tych 10 minutach, to jeszcze Łukasz usłyszy pieśnią. No tak mnie poproszono, żebym złożyła tutaj świadectwo. Wiecie, śpiewaliśmy dzisiaj, że dobry i łaskawy jest Pan i chcę wam pokrótce powiedzieć, jak dobry i łaskawy jest w moim życiu, co zrobił w moim życiu i tylko dzięki Jego łasce mogę dzisiaj tutaj stać. Ja wychowałam się w rodzinie w miarę poukładanej, jednak nie było żadnej patologii, nie było alkoholu, ale była przemoc psychiczna, jak to tak się mówi. Mój tato był człowiekiem bardzo niemiłym, strasznie mnie poniżał, mnie i moją mamę, stąd też od dziecka miałam bardzo niską wartość samej siebie. Moja mama natomiast pochodziła z rodziny, gdzie jej ojciec był pedofilem i też miała nieciekawie w dzieciństwie, więc sama nie dostała miłości, nie potrafiła mi jej dać. Mój tato również nie był człowiekiem kochanym za dziecka, więc też nie potrafił mi tego przekazać. I dlatego też potem moja mama założyła bar, zaczęła zdradzać mojego tatę. W wieku 28 lat zaczęła przechodzić wiek dojrzewania, co odbiło się na mnie, bo zwyczajnie nie miała czasu, żeby mnie wychowywać czy moją siostrę, więc właściwie wychowywałyśmy się same. Nigdy nie brakowało nam pieniędzy, nie brakowało nam jedzenia, ale w domu po prostu było nieciekawie. Szczególnie właśnie przez mojego tatę. Relację z moim tatą miałam taką, że wolałam siedzieć z moją mamą w barze gdzieś tam z tyłu, na zapleczu w nocy, tam przespać noc, niż siedzieć z moim tatem w domu i spać normalnie jak każde dziecko, bo był człowiekiem bardzo agresywnym i bardzo się go bałam.
I po 12 latach małżeństwa, kiedy moja mama właśnie zaczęła przechodzić wiek dojrzewania w wieku 28 lat, zaczęła używać życia, że tak powiem, i zaczęła zdradzać mojego tatę. I po 12 latach małżeństwa to małżeństwo się rozpadło. Moja mama poznała nowego mężczyznę, zabrała nas i wyjechaliśmy do Niemiec. I tam, wiecie, zaczęło się fajne życie dla mnie. Człowiek był zupełnie inny niż mój tato. Zabrał nas do Disneylandu, wiecie, miał dużo pieniędzy, bardzo kochał dzieci. Po ludzku wszystko wyglądało bardzo fajnie. I w tym samym momencie też mój tato został sam, stoczył się na samo dno, chciał popełnić samobójstwo, a jest człowiekiem, który jak coś podejmie, jakąś decyzję, to zrobi. Jest bardzo stanowczym człowiekiem i wiedział właściwie, gdzie już się powiesi. Ponieważ dla niego całe życie Bogiem była moja mama, a właściwie to nawet nie ona, tylko jej ciało. Bo tak poza tym to nawet kiedyś powiedział, że jakby miał gwarancję, że moja mama nigdy go nie zdradzi, to byłby w stanie diabłu oddać swoje dzieci, więc jak widzicie, nie miała dla niego żadnego znaczenia. No i właśnie chciał popełnić samobójstwo, ale w tym samym czasie, kiedy chciał to zrobić, przyszedł do niego pewien człowiek, brat mojej mamy, który się nawrócił, który był dealerem narkotyków. Ja pochodzę też ze Strzelec Opolskich, taka mała miejscowość, gdzie są dwa zakłady karne i dwie Żabki, więc ciężki klimat generalnie tam jest, dużo, dużo patologii. I właśnie wtedy przyszedł ten człowiek do mojego taty i powiedział mu: słuchaj Darek, Bóg cię kocha, ale mój tato go wyrzucił, bo on nie tolerował takich ludzi, narkomanów, dla niego to w ogóle nie byli ludzie, on strasznie gnębił takie osoby. Wyrzucił go raz, drugi, trzeci, ale za czwartym razem w końcu posłuchał i pojechał na spotkanie. I tam między innymi podobne spotkanie jak tutaj, tam przyjął Jezusa, Jezus dotknął się jego serca, zmienił jego życie o 180 stopni. I mój tato dostał obietnicę od Boga, że odzyska rodzinę, że w Biblii jest napisane, że nie ma rozerwalności małżeńskiej i że będzie się modlić i Bóg, jeśli zobaczy jego wytrwałość, to odda mu i moją mamę i nas. I mój tato dostał dar wiary i przez 1,5 roku był sam. Natomiast w Niemczech, jak myśmy żyli już w Niemczech, ja już zaczęłam tam chodzić do szkoły, zaczęliśmy już tam normalnie funkcjonować, żyć, to okazało się, że ten człowiek wcale nie jest taki fajny, ponieważ no, lubiał młode dziewczyny, między innymi gdzieś tam mnie czy siostrę mojej mamy. Oprócz tego był człowiekiem, który miał poważny problem z alkoholem, czego moja mama przez całe życie się bała, bo w domu miała bardzo dużo alkoholu i przemocy. No i w pewnym momencie zaczął się, że tak powiem, robić nieciekawie. Pierwszy raz w życiu widziałam człowieka, który może mieć czerwone oczy. To było straszne, kiedy go zobaczyłam, jak się wściekł. I w tamtym czasie, pamiętam, moja mama też wcześniej poznała Jezusa. Jeszcze wcześniej, przed moim tatem, ale wyszła, przyjęła Jezusa do swojego serca. Bóg dotknął się jej serca, ale nikt jej nie wytłumaczy, co to znaczy nowe życie w Jezusie. Ona stwierdziła, że jak nowe życie w Jezusie, no to nowy mężczyzna, nowy kraj, nowa praca, wszystko nowe. I po prostu wzięła, spakowała się i wyjechała do Niemiec, wzięła nas. I szukała Boga w tych Niemczech. Otwierała Biblię na Hebrew Trafił i otwierała zawsze o tym, że nie ma rozerwalności małżeńskiej. I rzucała tą Biblią. Potem znowu wracała, bo chciała obecności Boga w swoim życiu i znowu dostawała o nierozerwalności małżeńskiej. I Bóg w taki sposób do niej mówił. 5 razy na 5 dni w tygodniu dostała 4 razy o nierozerwalności małżeńskiej, z tego w różnych też jakby części Słowa Bożego. Więc Bóg do niej mówił bardzo. I w pewnym momencie nas zostawiła tam na chwilę i pojechała na obóz chrześcijański do Polski. Nie wiem, dlaczego to zrobiła, po prostu wszystko zostawiła i wyjechała. I wróciła po tygodniu i stwierdziła, że pakujemy się i wracamy do Polski. Ja zaczęłam wtedy też bardzo nienawidzieć moją mamę, ponieważ przez przypadek dowiedziałam się o wielu zdradach jej. Dowiedziałam się, jak przez wiele lat mnie okłamywała. Wiecie, moja mama zawsze była bardzo atrakcyjną kobietą, była bizneswoman, więc była takim na tamten czas moim takim idolem, można powiedzieć. A po prostu przez ten tydzień, jak jej nie było, dowiedziałam się, jak wiele rzeczy robiła, okłamując mnie. I w moim sercu zaczęła się robić do niej nienawiść. Ale w tym samym czasie Bóg dotykał się jej serca i wróciliśmy do Polski. Moja mama
po jakimś czasie wróciła do mojego taty, tylko z posłuszeństwa. Ja oczywiście opowiadam wam to w wielkim skrócie, bo moja mama była bardzo twardą osobą i to wszystko była bardzo wielka walka, żeby ona w ogóle wróciła do mojego taty. Wróciła do niego tylko z posłuszeństwa, bo nawet go nie kochała, ale w pewnym momencie Bóg dał po prostu jej miłość i dzisiaj są takim małżeństwem, że dla mnie są naprawdę autorytetem, wiecie, po 20 latach małżeństwa jeżdżą na randki i są naprawdę niesamowici. I natomiast potem zaczęła się moja historia, kiedy rodzice się zeszli razem, tato zaczął z nami mieszkać. Jeszcze dodam, że jak wróciłam do Polski, to najbardziej bałam się spotkania z ojcem, bo nie wiedziałam, czego mam się po nim spodziewać. Wiedziałam tylko, że wszedł do jakiejś sekty, takie miałam wiadomości. I wiecie, przyszłam, pamiętam, do niego do domu i on klęknął przede mną i powiedział mi, że mnie przeprasza, że przez całe życie mnie nie kochał, że byłam dla niego nikim. I zapytał się mnie, czy mu to wybaczę. I wiecie, powiedział mi niesamowite słowo, którego nigdy w życiu za dziecka od niego nie usłyszałam, że mnie kocha. I wiecie, mimo że miałam wtedy taki bunt w sobie, to bardzo dotknęło mnie to słowa, bo nie wierzyłam, jak Bóg może zmienić takiego strasznego człowieka, jakim był mój ojciec. A Bóg go zmienił o 180 stopni naprawdę. I potem rodzice się zeszli i postanowili otworzyć swój dom dla ludzi bezdomnych. Dlatego też mieszkamy w mieszkaniu, gdzie przyjmujemy ludzi bezdomnych, alkoholików i tacy ludzie zaczęli chodzić po moim mieszkaniu. Po jednej modlitwie zostali uwalniani od narkotyków, od nałogów. Bóg też pokazał mojej mamie, że jeśli ona kiedyś lała piwo tym ludziom, to teraz jest im winna po prostu Ewangelię, też jest znaną osobą, więc Bóg też to wykorzystuje. Natomiast mi się to nie zaczęło podobać, bo ja nie miałam prywatności w domu. Mieszkaliśmy w małym mieszkaniu, nas piątka, oprócz tego jeszcze trzech innych mężczyzn, zazwyczaj bezdomnych czy ktoś taki. Mi to nie odpowiadało i ja też znałam Ewangelię, znałam Jezusa, przyjmowałam Jezusa do swojego serca 6-7 razy i to tylko dlatego, że ktoś mnie do tego przymuszał. Ludzie próbowali mnie nawrócić, chociaż ja nie czułam się osobą grzeszną i robiłam to tylko pod przymusem. Dlatego kiedy nie jestem za tym, żeby zmuszać kogoś, żeby przyjmował Jezusa, jeśli ten człowiek nie ma przekonania w swoim sercu. I pamiętam, uciekłam z domu mając 15 lat, nie podobało mi się takie życie. Stwierdziłam, że będę niezależna, że poradzę sobie jakoś, że nie chcę tak żyć, dlatego że przyszłam w stanie nieciekawym do domu. Moja mama stwierdziła, że jestem antyświadectwem, że tutaj ludzie wychodzą z takich rzeczy, w które ja wchodzę i po prostu muszę coś ze sobą zrobić, więc ja stwierdziłam, że się wyprowadzę. I mając 15 lat poszłam mieszkać do mojej babci. Myślałam, że będę niezależna, że jakoś to będzie. Moja babcia miała poważny problem z alkoholem, więc bywało różnie. Często nie było co jeść. Rodzice dzwonili do mnie, Daria, masz co jeść, wszystko u ciebie w porządku. A ja mówiłam, tak, mam, ale nie miałam. Mój honor był tak wielki, że nie powiedziałam, że nie mam. I wiecie, no po ludzku wydawało mi się, że jest fajnie. Chodziłam na jedne, drugie, trzecie, czwarte imprezy. Poznałam tak zwanych fajnych ludzi, ale jak się skończyły moje pieniądze, które gdzieś tam miałam trochę zaoszczędzone, to i skończyli się przyjaciele. W pewnym momencie swojego życia zostałam sama. Zobaczyłam, że zakładam maski, że udaję kogoś, kim nie jestem. Więc stwierdziłam, że pojadę do Niemiec, do wujka na wakacje. I myślałam, wow, Niemcy, może tam coś znajdę fajnego. I wiecie, tam są większe imprezy, więcej rzeczy dozwolonych. Podobno jest lepiej, chociaż to tylko podobno. I wiecie, i tam też narozrabiałam trochę, pobłądziłam trochę, poznałam ludzi, no jakichś muzułmanów i w ogóle dziwnych ludzi. Po 2 tygodniach mój wujek stwierdził, że ma tato po mnie przyjechać, bo nie dają zwyczajnie ze mną rady. I wiecie, i wróciłam do Polski, byłam pewna, że idę znowu mieszkać do babci, ale mój tato już mówi, nie, koniec tego, teraz idziesz do domu, siedzisz tydzień w domu, idziesz na obóz chrześcijański. I wiecie, ja myślę, jej, znowu mnie będą zmuszać, wiecie, do jakiegoś Jezusa i w ogóle. I myślę, dobra, trudno. I wiecie, i moje serce było strasznie źle nastawione. Miałam, jeszcze wcześniej dodam, że miałam okres w swoim życiu, kiedy bardzo znęcałam się nad moją mamą. Wiecie, w Biblii jest napisane, szanuj ojca i matkę swoją, a ja potrafiłam ją doprowadzać do takiego stanu, że ona klęczała przede mną i prosiła mnie, żebym nie odchodziła, kiedy jeszcze tato nie był z nami. Po prostu diabeł mnie używał. Wiedział, jak dotknąć moją mamę, mimo że ona wtedy się nawracała, więc przechodziła takie różne stany emocjonalne w swoim życiu i diabeł to wykorzystał. I potem, wiecie, jak już rodzice się zeszli, tam pojechałam na obóz chrześcijański. Powiedziałam, Boże, jeżeli Ty jesteś, a wiem, że jesteś, bo wiem, że zmieniłeś moich rodziców, wiecie, cała rodzina się ode mnie odwróciła, tylko nie moi rodzice.
Oni po prostu rozwalali mnie swoją miłością do mnie. Nie potępiali mnie za nic, mimo że ja chodziłam do knajpy i nadawałam na moich rodziców, a ludzie z tej samego baru przychodzili do mnie do domu i się nawracali. Kiedyś Bóg mi pokazał, że byłam takim Pawłem, który najpierw prześladował chrześcijan, a potem Bóg okazał mu swoją łaskę. I wiecie, pojechałam na ten obóz chrześcijański. Mówię, Boże, jeżeli jesteś, a wiem, że jesteś, to zmień też moje życie, dotknij się mojego serca. Wiecie, ja nie wierzyłam, że młodzi ludzie mogą być nawróceni, bo wcześniej poznałam dużo młodych ludzi, ale widziałam w nich obudę. Oni podnosili ręce do Jezusa, ale potem spotykałam ich, gdzieś widziałam ich na zdjęciu na dyskotece i sobie myślę, ja nie chcę, ja nie wierzę, że młodzi ludzie mogą być nawróceni, że to jest w ogóle jakaś fikcja, tego tak naprawdę nie ma. I wiecie, kiedy pojechałam na ten obóz chrześcijański, tam... Pamiętam, jechaliśmy w tamtą stronę, to było 9 godzin ode mnie, dosyć daleko. I moi rodzice byli już właśnie nawróceni, mieli poczucie humoru i jechaliśmy w tamtą stronę, dalej z nimi nie rozmawiałam. I w pewnym momencie na każdej stacji radiowej było mówione, że ma przyjść wichura, to było 5 lat temu, taka duża i że będzie dużo ofiar. I wiecie, ja się zaczęłam troszkę bać, no, ale sobie myślę, no trudno, jedziemy. Z tamtej strony był korek, w naszą stronę prawie nikt nie jechał, wszyscy stamtąd wracali. I mój tato, mając już wielkie poczucie humoru, będąc chrześcijaninem, naprawdę uwolnionym człowiekiem, powiedział, no to ciekawe, jakbyśmy tak zginęli, gdzie pójdziemy. Bo wiesz, Daria, nam Bóg wybaczył nasze grzechy, wszystkie cudzołóstwa, winy i zdrady i my pójdziemy do Pana Jezusa, Bóg obiecał nam życie wieczne, a Ty? I wiecie, to było takie niby głupie pytanie, ale to dotknęło się mojego serca, bo ja zobaczyłam, że to ja jestem grzesznikiem, że to ja ukrzyżowałam Jezusa za swoje grzechy, że ja wcale nie jestem taka dobra, jak mi się wydawało. Wiecie, i Bóg nagle zaczął otwierać moje uszy, zaczął otwierać moje oczy i tam na tym obozie poznałam Jezusa. Byłam na imprezie, gdzie można bawić się bez alkoholu, co było dla mnie szokiem. Poznałam młodych ludzi, którzy naprawdę wierzą w Jezusa, że jest owoc nawrócenia w ich, że to nie jest jakieś udawanie. I wiecie, tam Bóg dotknął się mojego serca. Klękłam na kolana i powiedziałam wtedy szczerze Bogu tak. Nie pod żadnym przymusem, ale zrobiłam to z własnej woli. Wiecie, nie żałuję. Dzisiaj mam niesamowite życie. Dziś Bóg bardzo wlał mi w serce więźniów, wiecie. Mogę chodzić i opowiadać, jak Bóg jest niesamowitym człowiekiem. Większość moich znajomych, dwóch nie żyje, popełnili samobójstwo. Jednych spotykam w zakładzie karnym, kiedy chodzę tam z moimi rodzicami, innych spotykam gdzieś, jak są żulami pod sklepem. Wiecie, to jest straszne. I naprawdę, kiedy patrzę na tych ludzi, widzę, jak wielką łaskę mam, bo sama kiedyś po prostu w takim towarzystwie się obracałam i dziękuję Bogu za to, że wyciągnął mnie z tego. I wiecie, jeszcze kiedy idę do więzienia z moimi rodzicami, jest to coś niesamowitego, że Bóg taką łaskę okazał naszej rodzinie, bo oni są moimi rodzicami, owszem, ja ich szanuję i kocham bardzo, ale wiecie, są przede wszystkim moimi braćmi i siostrami i siostrą. Kiedy idę z nimi do więzienia, to jest tak niesamowita moc, kiedy możemy iść tam razem jako rodzina, kiedy możemy składać świadectwo, kiedy Duch Święty tam działa, to jest coś niesamowitego, wiecie. Ja teraz wyszłam za mąż, właśnie tak jak Marcin mówił, spotkałam niesamowitego człowieka na swojej drodze. Wiecie, kiedyś w ogóle nie chciałam zakładać związku, bo stwierdziłam, że po co, jak ja będę zdradzać, tak jak moja mama. To było bez sensu dla mnie. Ale wiecie, kiedy się nawróciłam, Bóg mi dał niesamowitego człowieka i dzisiaj wyprowadziłam się aktualnie z domu i jest mi dalej ciężko. Nie dlatego, że jakoś tam z rodzicami, bo to moi rodzice, ale dlatego, że dopiero od 5 lat mam prawdziwą rodzinę i tak naprawdę cały czas, za każdym razem, kiedy mówię swoje świadectwo, to po prostu jest to dla mnie nawet ciężko uwierzyć, jak Bóg przemienił naszą rodzinę, jak okazał nam swoją łaskę. Dzisiaj siedzimy w domu, ja pochodzę z kościoła domowego, gdzie modlimy się codziennie o 19 i wiecie, możemy chwalić Pana i przychodzą ludzie do nas bezdomni. Okazuje się, że to jest mój stary znajomy, z którym kiedyś tam, wiecie, bawiłam się, z którym gdzieś chodziłam na imprezy. Wiecie, jest to niesamowite, jak Bóg zadziałał w moim życiu i dlatego tak jak żeśmy tutaj śpiewali, dobry i łaskawy jest Pan. I on naprawdę okazał mi niesamowitą łaskę. Ja może opowiem świadectwo moje w sposób śpiewany. Chcę zagrać dla was moją autobiografię, krótką moją autobiografię, która to jest mój pierwszy utwór, jaki w życiu napisałem i chcę się z wami tym podzielić. Teraz posłuchajcie.
chodziłem w ciemności, w nieświadomości. Byłem religijny, martwy dla Boga. Lecz odkąd sięgam pamięcią, pragnąłem świętości, świętości. Pamiętam był moment w życiu mym, ważna dla mnie chwila, rok 99, wyryty w pamięci mej. To dzień, który Bóg ratunek swój na mnie śle. Ja stałem się nowy, miłością Bożą odnowiony, przemieniony w cudowny sposób także, drogocenną krwią zbawiony, nadzieją wypełniony. Ja stałem się nowy, miłością Bożą odnowiony, przemienione w cudowny sposób także, drogocenną krwią zbawione, nadzieją wypełnione. Mocą złą nieświadomie brnąłem, tonąłem. Ja cały religią opanowany, z Bogiem do społeczności przestrzeń brama. Martwe kości, grzeszne serce. Lecz teraz ja stałem się nowy, miłością Bożą odnowiony, przemieniony w cudowny sposób także, drogocenną krwią zbawiony, nadzieją wypełnione. Ja stałem się nowy, miłością Bożą odnowiony, przemieniony cudowny sposób także, drogocenną krwią zbawione, nadzieją wypełnione. O, 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 otwórzmy psalm 90. Psalm 90 i słowa są takie, bardzo cenne słowa. Mamy swoje Biblię, śledźmy, wyświetlajmy, czytajmy ich wszyscy razem. Modlitwa Mojżesza, męża Bożego. Panie, Tyś był ostoją naszą, z pokolenia w pokolenie. Zanim góry powstały, zanim stworzyłeś ziemię i świat, od wieków na wieki, Tyś jest, o Boże. Ty,
Ty znowu człowieka w proch obracasz i mówisz, wracajcie, synowie ludzcy, albowiem 1000 lat w oczach Twoich jest jak dzień wczorajszy, który przeminął i jak straż nocna. Wartko porywasz ich, są jak sen poranny, jak trawa, która znikła. Rano kwitnie i rośnie, pod wieczór więdnie i usycha. Tak i my giniemy od gniewu Twego, a srogością Twoją jesteśmy przerażeni. Położyłeś winy nasze przed sobą, tajne grzechy nasze w świetle oblicza swego. Wszystkie dni nasze znikają z powodu gniewu Twego. Lata nasze giną jak westchnienie. Życie nasze trwa lat 70, a gdy sił stanie lat 80. A to, co sił, to, co się ich chlubą wydaje, to tylko trud i znój, gdyż chyżą mijają, a my odlatujemy. Któż zna moc gniewu Twego? Kto boi się Ciebie w uniesieniu Twoim? Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce. Zwróć się ku nam, Panie, jak długo jeszcze zmiłuj się nad sługami swymi. Nasyć nas o świcie łaską swoją, abyśmy się weselili i radowali przez wszystkie dni nasze. Rozwesel nas w zamian za dni, gdyś nas utrapił, za lata, w których oglądaliśmy niedolę. Niech się ukaże sługom Twoim dzieło Twoje, a majestat Twój synom ich. Niech spocznie na nas łaska Pana Boga naszego, a dzieło rąk naszych utwierdzaj wśród nas. Tak utwierdź dzieło rąk naszych. Amen. Niesamowity psalm. Wiecie, ja chciałbym powiedzieć, zwłaszcza dwa wersety z tego miejsca chciałbym przytoczyć. Mamy dużo czasu, więc możemy mówić. Wiecie, naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce. Duch Święty, Bóg zwrócił moją uwagę, moje myśli na jedno miejsce w tym. Naucz nas liczyć dni nasze. Wiecie, my często liczymy nasze dni, zwłaszcza kiedy mamy urodziny, kiedy tych lat przybywa, kiedy już, wiecie, tort urodzinowy w salonie coraz bardziej oświetla pomieszczenie ilością świeczek. To my liczymy dni, ale to nie o to chodzi. Chodzi o inne liczenie dni. Naucz nas liczyć dni nasze. Bóg mówi, Słowo Boże tutaj mówi, modlitwa Mojżesza, męża Bożego, uczy nas, jak mamy to robić. Jeżeli mamy się nauczyć, musi być nauczyciel i musi być uczeń albo uczniowie. Naucz nas liczyć dni nasze. Halleluja. Kiedy my przyjdziemy do nas wspaniałego nauczyciela, do tego, który nas nauczy liczyć dni nasze, wtedy zrozumiemy i naszym mądrym sercem będziemy mogli pojąć, co zrobić w danej chwili, co robić, aby to miało sens, aby nie było tak, że ulatuje i kiedy się obracasz wstecz, żałujesz tego, co było. Tak nie musi być. Amen? Dlatego chciałbym was zachęcić, abyśmy ten psalm w domu przestudiowali jeszcze, przeczytali go kilka razy, abyśmy poprosili Ducha Świętego, abyśmy poprosili Boga, naucz nas liczyć dni nasze. Gdyż Bóg przygotował dla nas wspaniałe życie, obfite życie, w Jego Słowie Bożym jest napisane o tym. I moglibyśmy na ten temat mówić, ale to nie o to chodzi, musimy go przeżyć. Musimy przeżyć to życie i to się nie cofnie. Wiecie, my mamy lat ileś i już nigdy się nie powtórzy to, co było kiedyś. Wiecie, powiem wam takie świadectwo. Kiedy miałem lat kilkanaście, nie wiedziałem, co robić w życiu i poszedłem do jednego człowieka, niektórzy z was go znają. I ja zapytałem się go, pytam go, powiedz mi, co ja mam robić w życiu? On zastanowił się, popatrzył mi w oczy, był przy pracy, wbił siekierę do drzewa, usiadł na pniu, ja siadłem koło niego i mówi tak, czy znasz Jezusa Chrystusa? Znam. A przebywasz z Nim w obecności. Przebywam i cieszę się Jego obecnością. Pomyślał chwilę i mówi tak. To zaplanuj 20 lat do przodu. Wiecie, dla nastolatka 20 lat to cała wieczność. Ja sobie myślę, może 5 lat na początek, albo jakoś tak. Mówi, 20 lat zaplanuj do przodu. I ja, wiecie, zacząłem planować. Mówię, dobra, ale pomóż mi i Ty też zaplanuj 20 lat. Miał około 70. Ale ja na to nie zwracałem uwagi. Wiecie, i zacząłem planować. Zacząłem myśleć, zacząłem marzyć, zacząłem planować, zacząłem myśleć. I wiecie, co wam powiem? W tych moich planach, w tych moich marzeniach, w tym wszystkim, co planowałem, nie wymyśliłem, ani nie zaplanowałem żadnej niedoli, żadnej choroby. Tam nie uwzględniłem żadnej porażki. Nie uwzględniłem w tym nic złego, ale same dobre rzeczy. Same bardzo dobre rzeczy. Halleluja. Lubicie planować? Amen? Nie lubicie. A macie dobrą społeczność z Panem? Amen. Halleluja. Zacznijcie planować. Zaplanuj 20 lat swojego życia. I wiecie, ja wam powiem, że kiedy z Nim zaplanujesz, kiedy On nauczy ciebie liczyć dni twoje, będziesz się cieszył z każdej godziny, z każdego dnia. Każda chwila dla ciebie będzie nową i naprawdę niesamowitą chwilą. Będzie wyzwaniem do czegoś następnego. Wiecie, ja kiedy wychodzę z mojego domu, przed moim domem, przed wejściem jest posadzony rząd róż. Piękne kwiaty, róże.
I może to trochę dziwnie brzmi, kiedy facet zachwyca się kwiatami, ale ja kiedy wychodzę z domu, często wcześniej rano, to ja oczekuję, bo najbardziej podobają mi się róże te takie, dopiero co się rozwijają. Nie te już tak, te piękne są, takie mocno rozwinięte. Te pąki, kiedy są, to zastanawiamy się i naprawdę ciekawość nas żera, kiedy się rozwinie, jaki będzie kształt, jaki będzie kolor. Chociaż wydaje się, że są takie same wszystkie, ale kiedy wcześniej rano wychodzę, kiedy już słońce dopiero co wschodzi, zachwycam się tym, kiedy one się otwierają. Wiecie, niesamowity to jest niesamowity kształt, niesamowite piękno. Kiedy nie zwracaliście na to uwagę, to proszę was, zwróćcie na to uwagę. Niesamowita rzecz. Ale pomyślcie tylko, że za 2 dni będą już listki, płatki leżeć na ziemi. Już ich nie ma. Naucz nas, Panie, naucz nas wykorzystać każdy moment. Każdy moment. Wiecie, w Twoim życiu jest tyle możliwości. Jest tyle możliwości. Ja mówię tylko o kwiatku, który jest dzisiaj, jutro go nie ma. Ale masz w swoim domu, masz dzieci, masz rodzinę, masz bliskich, masz znajomych. Wykorzystuj każdą chwilę. Nie jesteś tego sam w stanie zrobić. Poproś nauczyciela, który nauczy cię wykorzystywać dni. Poproś kogoś, kto nauczy cię liczyć te dni. Poproś kogoś, kto jest w stanie, z kim jesteś w stanie zaplanować dni na resztę swojego życia, na początek, na 20 lat do przodu. Nie przejmuj się, że masz 70 lat. Zaplanuj na 20 lat do przodu, gdyż On ma same dobre rzeczy dla ciebie i wcale nie musisz uwzględniać swoich porażek, swoich chorób, swoich cierpień. Zaplanuj to, co najlepsze. Amen? Słowo Boże zachęca mnie do tego. Jest tutaj napisane tak. Nasyć nas o świcie łaską swoją, abyśmy się weselili i radowali przez wszystkie dni nasze. Amen? Przez wszystkie dni nasze. Nasyć nas. Boże, nasyć mnie, abym się przez wszystkie dni radował. Nie jest powiedziane, abyśmy wśród naszych smutków, naszych cierpień czasami znaleźli chwilę na radość. Wszystkie dni nasze, abyśmy się radowali. Zaplanuj razem z Nim. Halleluja. I chcę was zachęcić do tego, abyście pomimo tego, że świat tak szybko pędzi, pomimo tego, że mamy tyle na głowie, dzisiaj było proroctwo o tym powiedziane, na chwilę otwórz oczy, na chwilę spróbuj zapomnieć o wszystkim. Jeżeli masz za dużo informacji, wyłącz telewizor, wyłącz radio, nie słuchaj niczego. Jeżeli nie potrafisz tego zapomnieć, jeżeli to jest w twojej głowie, to odetnij się od tego. Ale na chwilę zapomnij o tym wszystkim i pomyśl, że jest ktoś, kto może nauczyć ciebie liczyć dni twoje. Halleluja. I każdą chwilę, każdą sytuację będziesz mógł się patrzeć, jak wzrastają twoje dzieci. Będą ojcowie, my mamy z tym problem, niesamowity problem. My jednego rana się budzimy, nasze dzieci się urodziły, a dzisiaj się urodziłem i dzisiaj się obudziłem i one mają już 18-17 lat. Ojcowie, mamy problem z tym. Ale naucz się od Niego, nauczmy się razem, nauczmy się liczyć nasze dni, patrzeć jak ten kwiatek, patrzeć się jak na te róże, bo ten moment się już nie powtórzy. To jest jeden raz. Jak on się otwiera i jak jest piękny, jakie to jest wspaniałe. Nauczmy się razem z Nim patrzeć na nasze rodziny, na nasze życie, na to, kim jesteśmy. Wiecie, niektóre rzeczy się wydają ci dzisiaj takie ważne, masz takie sprawy jutro do załatwienia, ale za 10 lat będziesz patrzył się, że to była, przepraszam, pierdoła. To było w ogóle nie... Ktoś załapał. I tak jest właśnie. Dzieci najlepiej pojmują. Halleluja. Dzieci, uczcie swoich rodziców. Uczcie swoich tatów i swoje mamy. Wy to najlepiej umiecie zrozumieć. Niektóre rzeczy dla ciebie są tak ważne, że nawet dzisiaj na tym spotkaniu nie potrafisz oderwać swojej myśli. Ale za chwilę to będzie nic nieznacząca rzecz. Za chwilę to nie będzie mieć żadnego znaczenia. Zacznij inwestować w rzeczy, które będą wieczne. Halleluja. Amen? Ja wam powiem, 3 rzeczy tylko są wieczne. Są tylko 3 rzeczy wieczne. I teraz uważnie słuchajcie. Pierwszą rzeczą, która trwa na wieki, jest Bóg. Halleluja. Bóg był, jest i będzie. Halleluja. On trwa na wieki. Drugą rzeczą, która trwa na wieki, jest Jego Słowo. Trawa przemija. Moje piękne róże za niedługo będą przekwitnięte i zwiętną. Wszystko przemija, nasze życie przemija, młodość przemija, ale Słowo Boże trwa na wieki. Halleluja. Zainwestuj w Boże Słowo. Zacznij go karmić się nim. Halleluja. I trzecia rzecz, która trwa na wieki. Jak myślicie, co to jest? Ludzie Boży. Boży ludzie. My jesteśmy, którzy trwamy na wieki. Ty i ja. Nie twoje ciało,
Nie to, co na zewnątrz widać, ale ty i ja jesteśmy na wieki. Więc zainwestuj. Zainwestuj w te trzy rzeczy. Chciejmy się modlić i zacznijmy się modlić. Panie, naucz mnie, naucz mnie. Nie chcę liczyć sam. Naucz ty mnie, naucz liczyć moje dni, abym każdą chwilę w moim życiu wykorzystał. Aby od tego dnia ani jedna godzina w moim życiu się nie zmarnowała. Amen? Jesteście ze mną? Halleluja. Rzeczy, które są mało znaczące, oczywiście trzeba ich załatwić. Trzeba załatwić w pracy. Trzeba załatwić wszystkie rzeczy, które mamy. Musimy płacić rachunki. Jesteśmy na ziemi, jesteśmy ludźmi, którzy dajemy przykład, dajemy wzór. Ale wiecie, zajmijmy się rzeczami, które mają naprawdę znaczenie. Zajmijmy się rzeczami, które są wieczne. Halleluja. Które nigdy nie ustaną. Kiedy wejdziemy do wieczności, to nie będziemy już pamiętać o tym, co było tutaj na ziemi. Nie będziesz pamiętał o samochodzie, które ci się wiecznie psuł i które ci wiele nerwów zepsuł. Nie będziesz pamiętał o tym, że się pokłóciłeś z kim. Nie będziesz pamiętał o niczym, co było naprawdę mało znaczącym. Ale najlepsze rzeczy, które mogłeś odbrać od Pana, najlepsze słowo, które otrzymałeś od Niego, które zmieniło Twoje życie, które zmieniło Twoje serce, które zmieniło Twoją rodzinę, które zmieniło nasz stosunek do innych ludzi, które zmieniło nas samych. Halleluja! Boże Słowo i sam Bóg, który nas odmienił. Halleluja! To trwa na wieki. To trwa na wieki. Więc przejrzyjmy nasze życie. Słowo Boże mówi, sprawdźmy bieg naszych dróg i wróćmy do Pana jeszcze dziś. Halleluja! Tak tam jest napisane dalej. Amen? Słowo dzisiaj cały czas około tego się kręci. Duch Święty mówi, abyśmy zawrócili do Niego, abyśmy przejrzeli nasze życie, abyśmy Go przeglądli i nauczyli się liczyć nasze dni, abyśmy posiedli mądre serce. Halleluja. Wiecie, to jest poselstwo dla nas dzisiaj. Ja nie będę rozwijał nic więcej, nie będę mówił więcej, chociaż chciałbym, bo przyznam wam się tylko jedno świadectwo wam powiem. Kiedy przygotowywałem kazanie miesiąc czasu, przygotowałem kazanie miesiąc czasu i bardzo modliłem się o to, Duchu Święty, jak ja się cieszę, że Ty tak kochasz tych ludzi, że oni będą mieć takie słowo, takie niesamowite słowo. Pierwszy raz w życiu zrobiłem notatki, wyobraźcie sobie. I kiedy wsiadłem do samochodu, włączyłem kluczyk, miałem jeszcze trochę czasu, Duch Święty do mnie powiedział, otwórz Psalm 90. Moje notatki poszły na ostatnią stronę i przeczytałem Psalm 90. I nie jestem niczego tak w życiu przekonany jak tego, że ten psalm jest do ciebie i do mnie. Dzisiaj, kiedy jesteś zamartwiony swoim zdrowiem, swoim nieszczęściem, jeżeli jesteś zamartwiony, matki, babcie, macie w sobie wrodzone coś, że lubicie się martwić, musicie się martwić o wszystko, o swoich synów, o swoje córki, o wszystko, co wokół was się dzieje. Odwróćcie swoje oblicze, popatrzcie na Jezusa. Popatrzcie na Jezusa, złóżcie swoje troski na Niego. Halleluja. Niech On odmieni wasze życie. Niech On, nie dajcie wykraść sobie radości. Radość Pana jest twoją siłą. Nie daj wykraść radości, ale zainwestuj, zainwestuj. Powiedz, naucz mnie liczyć moje dni, abym się cieszyła do końca moich dni. Abym się cieszył do końca moich dni. Amen? Jesteście ze mną? Będziecie się cieszyć do końca swoich dni? Amen? Musicie mi to obiecać, bo nie zejdę stąd. Amen? Nie będzie dzisiaj obiadu, jeżeli wszyscy nie powiedzą amen. Amen? Halleluja, halleluja. Wiecie, nie jest to ciężkie, ale przyjdź do Niego każdego dnia, kiedy rano, tutaj jest napisane, o świcie łaską mnie napełniasz, halleluja, aby radością wypełniały każde dni. I od tego momentu, od dzisiejszego dnia, 7.07.2013, nie musisz się martwić, że przybywa ci lat, że się starzejesz, zacznij cieszyć się każdym wiekiem, zacznij się cieszyć i planuj razem z Nim swoje życie, halleluja. Jeżeli jedna osoba jest na tym miejscu, która naprawdę do końca życia będzie oddawać Bogu chwałę za to słowo, to jestem bardzo zadowolony. Jestem wdzięczny Bogu. Halleluja. Dziękuję Ci, że mnie postawiłeś tutaj, Panie. My zaśpiewamy tylko krótką, jedną, starą, znaną wszystkim pieśń. Bóg ma swoje drogi, swoje pryncypie i mówi, że tam, gdzie jest jedność, tam jest Jego błogosławieństwo. Innej matowu manai, szewetach im gamiachat. Innej matowu manai, szewetach im gamiachat. Innej matowu, szewetach im gamiachat. Innej matowu,
Shevedachim gam yachad Hinei matovu nanaim Shevedachim gam yachad Hinei matovu nanaim Shevedachim gam yachad Hinei matov 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 Shevedachim gam yachad O jak to dobrze i miło Gdy wszyscy w zgodzie żyją O jak to dobrze i miło Powstańmy, siostry, bracia. Gdy wszyscy w zgodzie żyją Tam Pan przyjma błogosławieństwo swoje Tam Pan przyjma błogosławieństwo swoje Tam Pan przyjma Błogosławieństwo swoje, tam Pan przyjma błogosławieństwo swoje. Niech łaska Pana Jezusa Chrystusa, Jego miłość, Jego pokój będzie z wami wszystkimi, drogie siostry, drodzy bracia. Zostańcie z Bogiem. Amen.